Ruchy Carlitos. Kolejka czeka. Witaj. Cześć. Co słychać? W porządku. Świetnie. Syn przyjechał ci pomóc. Rozumiem. Przypomniałeś sobie o rodzicach. Najwyższy czas. Przyjechałem trochę popracować. Wreszcie zmądrzałeś. To dobrze. Nie, tato. Wciąż uważam, że rzeźnik to najgorszy zawód świata. Więc się nie zmieniłeś. Mam nadzieję, że nie uciekłeś przed jakimś sprawdzianem. Nie, tato. Muszę zarobić trochę kasy, by oddać dług kumplowi. Wciąż jesteś taki sam. Zapraszam panią. To mój syn. Witam. Jest rzeźnikiem, choć sfrustrowany. Pani mięso. Zajmij się mięsem, a ja kasą. Nie. Co za pomysł? Włóż ten piękny fartuch i pokrój mięso w kostkę, jak prawdziwy rzeźnik. Na przykład Carlos. Jestem twoim synem. Zgadza się. Proszę pani, to mój syn. Ale w sklepie będziesz pracownikiem. Jak Carlos. Jak ja i wszyscy. Masz o sobie zbyt wygórowane mniemanie. Do roboty. Pokrój w kostkę to mięso. Ruszaj się. Na co czekasz, leniuchu? Krój tylko drobno. Wejdź, obróć się. Uważaj, nie upuść. Pomóż mi. Schowaj głowę między ramiona i podciągnij mięso. Bardzo dobrze. Dasz radę. Co za łamaga. To proste. Chowasz głowę i bierzesz mięso na plecy. Czy mogę pani służyć? Podnieś to. Kilo karkóweczki? W tej chwili. Dziękuję. Co miałeś robić? Kroić mięso. Do roboty. Zrób coś konstruktywnego. Co za flegmatyk. Czegoś nie rozumiem. Nie powinieneś być teraz w szkole? Nie. To żaden problem. Przypominam, że wydałem fortunę na czesny. Możesz pracować w weekendy. W tygodniu masz się uczyć. Nauczyciele poszli na kurs, więc mamy wolne. Pomyślałem, że popracuję trochę z tobą, skoro mama wyjechała do cioci. Dziękuję, to bardzo szlachetne z twojej strony. Ale wsadź głowę do lodówki i daj mi dwa kawałki mięsa. Masz Carlosa. Zrób to. Podaj mi mięso.
do roboty. Ruszaj się. Dwa duże kawałki. Podoba ci się? Jest super. Trochę się pogniótł. Nie szkodzi. Wypiorę go, wyprasuję i wszystko będzie w porządku. Nie trzeba. Trzeba, żebyś wyglądał jak prawdziwy przystojnik. To twój dzień. Dobra. A ja w tym czasie potrenuję na moim koniu. Nie. Pójdę z tobą i pomogę ci ustawiać przeszkody. Miałaś się zająć koszulą. Tak. Namoczę ją, pomogę ci, a potem ją wypiorę i wyprasuję. Cześć, Teo. To twój strój na zawody? Tak, jest odjazdowy. To ważny klub. Skaczą tam Lebrija, Servitije i Mackenzie. Znasz ich? Nie. Skakali z moim bratem. Znasz ich? Jak miał na imię ten najstarszy? Mam na końcu języka. Andrei. Tak. Spotykał się z Claritą Alvarez Kondo. Pamiętasz ją? Też ich znasz? Oczywiście. To moja przyjaciółka. Znasz ich? Nie znam żadnej Clarity ani Alvarity. Ale chyba Alvarezów tak. Nie. To rodzina koniarzy. Więc skąd ma ich znać? Oczywiście. Masz rację, Teo. Nigdy nie nauczysz się pukać? Zdobyłam informację, ale mogę przyjść innym razem. Nie. Wejdź, Alicjo. Siadaj. Zmienił pan zdanie. Mam dla ciebie koktajl. Czego się dowiedziałeś? Pycha. Co łączy Mendiole z Bustamante? A więc... Alicia! Oddaj to. Spokojnie. Dowiedziałam się, że kilka razy byli razem na lunchu. Na lunchu? Uwierzy pan? Może Mendiola chce się zająć polityką. Utrapienie z tymi staruchami. Proszę się nie martwić. Wszystkiego się dowiem. Mam informatorów. Świetnie. Tylko proszę dać mi czas. To delikatna sprawa. Doceniam twoje wysiłki. Ale musimy się dowiedzieć, co knują Mendiola i Bustamante. Oczywiście. Wystarczy. Przekazałaś mi informację, więc nie siedź jak głupia. Ależ pan niemiły. Spotka pana zła karma. Co takiego? A koktajl był cienki. Idź już. Jak barszcz.